Od początku roku w kościerskiej spółce COS Eco prowadzona jest inwestycja w zakresie modernizacji systemu odpylania. Od 1 stycznia 2016 roku wszystkie ciepłownie w Polsce muszą czterokrotnie zmniejszyć poziom pyłów wyzwalanych do atmosfery. Dzięki nowej instalacji kościerska ciepłownia będzie wydzielać tylko około 6 ton pyłów do atmosfery w ciągu całego roku z instalacji, która zasila ponad połowę miasta. Dzisiaj właściwie końcówka prac montażowych, czekają nas jeszcze poważne próby technologiczne już na takim pełnym rozruchu, ale do niego musimy poczekać do niskich temperatur, żeby mogły koty chodzić na pełną parę. No i właściwie można powiedzieć, że projekt będziemy mieli za sobą. Celem modernizacji jest dążenie do ograniczenia negatywnych skutków oddziaływania na środowisko naturalne. To jedna z największych inwestycji COS Eco od lat. Wartość całego zadania wynosi 2,4 miliona złotych. Przed modernizacją nasz udział jako COS Eco to było 10% pyłów kościerskich, a w tej chwili około 3% po tej modernizacji. Czyli tak naprawdę można by powiedzieć, że COS Eco swoje zadanie domowe odrobiło. Zachęcamy innych, żeby zrobili także dużo. A jak mogę zachęcić tak na naszą stronę, to oczywiście najlepiej jest to robić podłączając się do nas. Bo mamy nie dość, że nowoczesne sieci, to też mamy nowoczesną w tej chwili instalację. Nowy system odpylania oparty jest o cyklony i filtry, których zadaniem jest wyłapywanie substancji pylastych zawartych w spalinach w ten sposób, aby nie trafiały do atmosfery.